Tylko 5% czynności, których wykonujemy, wykonujemy świadomie. Aż 95% czynności działa na poziomie nieświadomym, nawykowym. Nazywam się Adam Adamek i witam Was na swoim wideoblogu, na którym będziemy zajmować się zmianami nawyków. Czym jest nawyk? Nawyk to jest taka nieświadoma czynność, do której przyzwyczailiśmy się w drodze zaprogramowanych czynności. I jeśli wykonujesz swoją czynność regularnie, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że w pewnym momencie stanie się ona Twoim nawykiem. Przebywamy pewną drogę od punktu A do punktu B, otoczeni zupełnie swoimi myślami, nie zauważając otaczającego nas świata. I kiedy robisz coś nawykowo, to po prostu ignorujesz świat zewnętrzny. Ten nawyk działa mimo Twojej woli. Czy nawyk możesz zmienić? Czy nawyk możesz wyćwiczyć? Tak, bo nawyk właśnie to jest wyćwiczona czynność Twojego umysłu lub Twoich mięśni. Możesz nawykowo biegać, możesz nawykowo odżywiać się i możesz nawykowo myśleć. Kiedy nawyk jest pozytywny i kiedy nawyk nastraja Cię pozytywnie, wtedy mówisz, że jesteś zapalony do życia, że zapalasz innych do życia, bo na tym właśnie polega nawykowe działanie uśmiechu. A kiedy nawykowo smucisz się, wówczas wysokie prawdopodobieństwo, że będziesz smucić się przez pewien czas i wytworzysz sobie nawyk smutku. Otóż co z tym zrobić? Najprościej jest zamienić ten nawyk, którego nie chcesz, na nawyk, który chcesz. I na przykład, kiedy człowiek się zestresuje, w momencie stresu wytwarza pewną pętlę nawyku i sięga po papierosa chociażby. Ten papieros jest jego nagrodą w całej tej pętli nawyku. Albo na przykład, kiedy chcemy się zrelaksować, sięgamy po lampkę wina i tworzy się pętla nawyku. Pętla nawyku polega na tym, że masz wyzwalacz pewnej reakcji, która prowadzi do określonego zachowania, w konsekwencji czego dostajesz nagrodę. Jeśli wiesz, że papierosy, które leżą w zasięgu Twojego wzroku, powodują, że chętnie po nie sięgasz, musisz usunąć ze swojego otoczenia wszystko, co symbolizuje palenie papierosów. Proste? I właśnie tym będziemy zajmować się w moich programach. Zapraszam serdecznie. Adam Adamek.